Ricardo. A, Ricardo. Znowu Ricardo? Ha! Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Vectry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na vectra.pl. Beata Michalska, witam Państwa w poniedziałkowym programie ósemki Telewizji Regionalnej. Na początek startujemy z serwisem informacyjnym. Oto co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Radosław Sikorski w Sieradzu. Warsztaty programowania Koduj z gigantami. Finał Grand Prix w halowej piłce nożnej. Mistrzostwa województwa łódzkiego juniorek młodszych w siatkówce. Nie zapomnieliśmy o Dniu Zakochanych, wspomnimy o nim też. W sobotę w Muzeum Okręgowym w Sieradzu z mieszkańcami spotkał się europoseł Radosław Sikorski. Było to otwarte spotkanie autorskie, podczas którego mówił o swojej najnowszej książce Polska – Stan Państwa. Minioną sobotę w Sieradzu odbyło się otwarte autorskie spotkanie z Radosławem Sikorskim, europosłem, byłym ministrem spraw zagranicznych, obrony narodowej, autorem książki pod tytułem Polska – Stan Państwa. W wydarzeniu uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy z różnych miejscowości naszego regionu. Gospodarzem spotkania był poseł Cezary Tomczyk. Korzystając z obecności europosła, zapytaliśmy o aktualną sytuację polityczną w Europie, o bezpieczeństwo Polski w perspektywie ostatnich i planowanych wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie. Panie ministrze, jaka sytuacja w chwili obecnej międzynarodowa, mówię tutaj o konflikcie zbrojnym w Ukrainie, wszyscy wiemy, jest bardzo trudno. Proszę powiedzieć, jako były minister spraw zagranicznych, ma pan olbrzymie wyczucie polityczne i wie pan, co się może zadziać, co nas czeka jako Polaków w kolejnych dniach, w kolejnych miesiącach, nawet w perspektywie tych ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Unii Europejskiej, rozmowach z panem prezydentem Zeleńskim, przyjazd prezydenta Bidena wkrótce do Polski. Co z tego wszystkiego w perspektywie następnych miesięcy, nie wiem, chyba lat może wyniknąć? W interesie naszego kraju jest, aby Ukraina wygrała, a Rosja przegrała. I musimy się przygotować na to, że to może być dłuższy konflikt i że będą w nim także trudne chwile. Potrzebna jest nam strategiczna cierpliwość do skutku, aż Putin przegra i aż Ukraina nie będzie mogła zrealizować planu wejścia do Unii Europejskiej. Dopiero Polska otoczona krajami przyjaznymi, krajami wyznającymi podobne wartości, będzie Polską w pełni bezpieczną. Czy pana zdaniem, mając na uwadze nasze bezpieczeństwo, polski rząd, polski prezydent nie powinien zaprosić państw, które chciałyby wstąpić w krótkim czasie do NATO? Mówię tutaj o Szwecji, mówię tu o Finlandii, mówię tu również o Danii. No, to wielka porażka Putina, że jest dwoje nowych kandydatów do Unii i także dwoje nowych kandydatów do NATO. I rzeczywiście wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce mogłaby być okazją do zebrania tych wszystkich sojuszników, którzy czują się zagrożeni przez Rosję, żeby prezydent Biden mógł powtórzyć to, co powiedział parę dni temu w Kongresie, że będzie bronił każdej piędzi natowskiej ziemi i że Stany Zjednoczone będą wspierały swoich sojuszników w tej sprawie do zwycięskiego końca. Czym się kierował pan, wydając tę książkę Polska – Stan Państwa? No tym, że stan państwa jest fatalny. Tym, że Polska, która szła w górę w hierarchii narodów, która we wszystkich międzynarodowych rankingach pieła się w górę ku temu klubowi najbardziej rozwiniętych, najzamożniejszych, najbardziej wpływowych krajów, od paru lat niestety w tych wszystkich rankingach spada. No i ten trend trzeba odwrócić. Możemy to zrobić przy urnie wyborczej. Na obszerną relację z tego wydarzenia zapraszamy do telewizji internetowej na stronę www.8tvr.pl. Po raz drugi w Sieradzu odbyły się warsztaty pod nazwą Koduj z gigantami. Warsztaty są bezpłatne i umożliwiają zdobycie wiedzy, jak programować gry i aplikacje.
Warsztaty Giganci Programowania to akcja społeczna realizowana od 12 lat. W Sieradzu była to jej druga edycja. Bezpłatne warsztaty programowania adresowane są do dzieci i młodzieży. To połączenie nauki z zabawą. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania. Podczas warsztatów młodzi ludzie tworzą własne gry i aplikacje, w tym roku pod hasłem retroprogramowania. Dzieci jak najbardziej interesują się komputerami, interesują się informatyką. My jako firma chcemy tą naszą działalność społeczną również tworzyć, wspomagać i staramy się pokazać dzieciom, że programowanie to nie jest nic strasznego i że tak naprawdę każdy z nich może zacząć swoją przygodę z tą umiejętnością, która już niedługo będzie, myślę, że jedną z kluczowych, jeżeli chodzi o ich rozwój i o ich przyszłość. Podczas warsztatów młodzi ludzie poznają wszystkie możliwości, jakie daje programowanie. Mogą zrealizować swój pierwszy projekt gry w środowisku Scratch, Minecraft czy C Sharp. Co ty tutaj działasz dzisiaj? Według poleceń to za grę. Co to jest za gra? Wiem, że to będzie stworzona gra na podstawie Space Invaders. I kojarzę tą grę. No i po prostu, to tyle, ile wiem na razie. Lubisz gry komputerowe? Tak. A sama twoja obecność tutaj, z czego wynika? Czemu tutaj przyszedłeś? Bo chciałem się nauczyć tworzyć gry. Jak to oceniasz? To są trudne warsztaty? Nie, wystarczy słuchać uważnie. Pierwsza edycja warsztatów przyciągnęła ponad setkę osób. W tym roku uczestniczyła w nich blisko setka młodych adeptów sztuki programowania. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Edycja 2022-2023 Grand Prix Sieradza w halowej piłce nożnej zakończona. W niedzielę odbył się turniej finałowy z udziałem 8 najlepszych drużyn po 4 eliminacyjnych zawodach. Emocje trzymały w napięciu od meczu otwarcia do samego finału. W niedzielę odbył się finałowy turniej Grand Prix Sieradza w halowej piłce nożnej organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na parkiecie hali 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia rywalizowało 8 najlepszych ekip w klasyfikacji generalnej po 4 turniejach. Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Były turnieje, w których mieliśmy komplet 16 drużyn. Teraz gramy turniej finałowy, piąty. Mamy 8 najlepszych drużyn wyłonionych z poprzednich turniejów. Gramy w dwóch grupach, systemem każdy z każdym. Później gramy półfinały, finały. Także wszystko przed nami, właśnie za nami odbywa się drugi półfinał. Za chwilę będzie mecz o trzecie miejsce, później o pierwsze miejsce i podsumowanie całego cyklu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, kontynuujemy tą inicjatywę, która parę lat temu jakby była po raz pierwszy zorganizowana w Sieradzu. Turniej się cieszy bardzo dużą popularnością. Tak jak wcześniej wspomniałem, były turnieje, gdzie mieliśmy komplet 16 drużyn. W grupie A zagrały zespoły Go Trans Złoczew, Grajki Team, Natal Sport i FC Furia. Natomiast w grupie B rywalizowali Scanfil, FC Football, Unia Sieradz Męka i Lekko Spoceni. Rywalizacja stała jak zawsze na bardzo wysokim poziomie, a zawodnicy cenili sobie organizację turnieju. Ten turniej całościowo bardzo dobry, na bardzo dobrym poziomie. Lubię tutaj być, lubię tutaj spędzać czas z przyjaciółmi i robić to, co się kocha. Turniej, no dzisiaj ostatni turniej z 5 turniejów tak naprawdę, podsumowanie. No i walka o pierwsze miejsce tak na dobrą sprawę. Pierwszy mecz graliśmy z młodszą ekipą troszeczkę. Nie mieli zmian, więc troszeczkę ich zabiegaliśmy po końcówce, zwłaszcza że dzisiejszy turniej odbywa się na zasadach raz 12 minut, więc jest troszeczkę więcej tego czasu, zwłaszcza na tak dużej hali. Granie bez zawodników na zmianę, no jest tutaj na pewno ciężkie i trzeba się zregenerować. Już widać, że faworyci wygrywają swoje mecze do głównego trofeum, czyli Scanfil i GoTrans, a turniej bardzo fajny, bardzo, bardzo fajnie przez te 4 cykle, które były. Do tej pory naprawdę można fajnie sobie pograć. Troszkę za krótki czas tej gry, dzisiaj jest wydłużony, ale generalnie jako całość oceniam pozytywnie. I jak nastawienie, jakie cele sobie stawiacie na dzisiaj? My cel mieliśmy awansować do, no tak powiem, ścisłego finału. No i w tym finale jesteśmy, bo nam trochę dwa pierwsze turnieje nie wyszły. Ale znaleźliśmy się w tej ósemce i dzisiaj będziemy oczywiście grać o zwycięstwo. Nastawienie jest takie, żeby wyjść z grupy i utrzymać. Mamy piąte miejsce teraz w klasyfikacji ogólnej, mamy szansę na czwarte. I to byśmy chcieli osiągnąć, tylko że tutaj też muszą się ułożyć inne wyniki, bo najlepiej, żeby Natal nie wyszedł z grupy. A chociaż ja trzymam kciuki za chłopaków, ale wtedy mielibyśmy szansę ich przeskoczyć.
A taki cel typowo na dzisiaj, jakieś konkretne miejsce celujecie, czy tylko liczycie na lepsze miejsce w klasyfikacji generalnej? No to tutaj to chodzi o pierwszą czwórkę, no bo tutaj tylko dwie drużyny wychodzą z grupy, więc chcielibyśmy po prostu wyjść z grupy, no ale to zależy też dużo od tego, jak pierwsze spotkanie nam wyjdzie. Gram z FC Futbol i to rozstrzygnie, myślę, potem z lekko spoconymi, ale lekko spoceni teraz już dostałem 5-0, nie wiem jak u nich będzie z mentalem. Walka będzie do końca i też intensywność bardzo wysoka, więc musimy się postarać i przygotować się do tego pierwszego meczu na przykład. Finałowy turniej wygrał Gołtrans Złoczew, który w finale po zaciętym meczu pokonał Scanfield 1-0. W meczu trzecie miejsce Natal Sport wygrał 5-1 z drużyną lekko spoceni. Po finałowym meczu wręczono nagrody dla 4 najlepszych drużyn niedzielnych zmagań oraz 4 najlepszych ekip w klasyfikacji generalnej po 5 turniejach. Gołtrans Złoczew zgromadził łącznie 40 punktów. Kolejne miejsca zajęły Scanfield 33 punkty, Grajki Team 28 punktów i Natal Sport 19 punktów. Pamiątkowe statuetki trafiły również do wyróżniających się zawodników całego cyklu, a otrzymali je piłkarze Gołtransu. Najlepszym bramkarzem wybrano Oskara Koniecznego, który dał się pokonać zaledwie 5 razy. Królem strzelców wybrano zdobywcę 27 goli Michała Golińskiego, a najlepszym zawodnikiem Adriana Stoczyńskiego. Edycja 2023-24 halowego Grand Prix rozpocznie się już jesienią. Cztery drużyny rywalizowały w miniony weekend w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Juniorek Młodszych w siatkówce w hali powiatowej w Łasku. Zmagania były bardzo zacięte. Zwłaszcza niedzielne spotkanie było atrakcyjne dla kibiców. Dobrze spisały się gospodynie SMS Ostrów Łaskowia Łask, które wywalczyły srebrne medale. Od piątku do niedzieli w hali powiatowej w Łasku rozgrywane były Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Juniorek Młodszych w siatkówce. Brały w nim udział cztery drużyny. Lider Konstantynów Łódzki, MUKS LO47 Budowlanie Łódź, EUKS i oczywiście gospodynie SMS Ostrów Łaskowia Łask. W pierwszym piątkowym spotkaniu łaskowianki pokonały siatkarki Łódzkiego Klubu Sportowego 3-1. Pierwszy set wysoko wygrały zawodniczki Filipa Lipowskiego 25-11. Drugą partię wygrały Łodzianki 25-19. Dwie kolejne partie należały do łaskowianek, które triumfowały odpowiednio 25-13 i 32-30. W drugim piątkowym starciu zawodniczki lidera wygrały bez straty seta z Budowlanymi. Konstantynowianki wygrały sety 25-13, 25-17 oraz 26-24. W pierwszym sobotnim spotkaniu lider Konstantynów Łódzkie pokonał po zaciętym meczu EUKS 3-1. Pierwszy set należał do Łodzianek, które wygrały 25-23. Kolejne partie należały do zawodniczek z Konstantynowa i zwyciężyły odpowiednio 25-18, 25-9 oraz 29-27. W drugim sobotnim meczu Łaskowia grała z Budowlanymi Łódź. Dwa pierwsze sety należały do zawodniczek Łaskowi, które wygrały odpowiednio 25-13 i 31-29. Trzecią partię wygrały zawodniczki ze stolicy województwa 25-23, a w czwartym secie triumfowały łaskowianki 25-19, które wygrały tym samym cały mecz 3-1. Wyniki podczas dwóch pierwszych dni zmagań ułożyły się tak, że rozegrano mecz o trzecie miejsce i finał. W derbach Łodzi Budowlane okazały się lepsze od EUKS-u i wygrały mecz po tiebreaku i to zawodniczki MUKS LO47 Budowlanie Łódź wywiozły z Łasku brązowe medale. W spotkaniu o złoto Łaskowia grała z liderem Konstantynów Łódzki. Pierwsze dwa sety należały do zawodniczek lidera, które wygrały kolejno 25-22 i 25-19. Gospodynie wygrały trzeciego seta 25-18, a czwartą partię wygrały zawodniczki z Konstantynowa 25-19 i to do Konstantynowa powędrowały złote medale. Zastanawialiśmy się, co się może wydarzyć. Znamy ten zespół od wielu, tak naprawdę można powiedzieć, lat, gdyż rywalizujemy bezpośrednio, bo to głównie są dziewczęta z Rosika 2007. Ubiegły cały sezon rywalizacja, nie udało się wygrać z Łaskiem. W tym roku w sezonie również Łask był lepszy w trakcie ligi, natomiast no, finał wojewódzki rządzi się swoimi prawami.
Tym razem się udało, wygraliśmy z Łaskiem po bardzo emocjonującym meczu. Zagraliśmy dobre zawody, solidne jak na pierwszoroczne kadetki, więc jesteśmy zadowoleni. Mi się wydaje, że po prostu zespół zagrał lepiej od nas, czego zabrakło. Moim zdaniem bardzo systemu blok-obrona, nie mogłyśmy zablokować, cały czas nas owijały, a jak już przechodziła piłka, to nie mogłyśmy jej obronić. No i moim zdaniem tego zabrakło. Mieliśmy już nadzieję na odrobienie tych strat, na 2-2, żeby był tiebreak, no ale no nie wyszło. W pewnym momencie zacięłyśmy się i nie mogłyśmy już skończyć i tak się skończył mecz. Liczyliśmy na więcej, ale jest w porządku. Jesteśmy zadowoleni, oczywiście liczyliśmy, chcieliśmy spróbować ten złoty medal wygrać. Zwłaszcza, że no w fazie zasadniczej dwa razy w tej kategorii juniorek młodszych się z Konstantynem spotkaliśmy, dwa razy wygraliśmy, no ale finał rządzi się swoimi prawami. Przede wszystkim duże gratulacje dla drużyny z Konstantynowa, bo zagrała bardzo solidne zawody. No gdzieś tam te nasze słabości, mankamenty obnażyła. Walczyliśmy ze wszystkich sił, no niestety się tym razem nie udało, ale cieszymy się z kolejnego medalu. Mamy srebro, jedziemy dalej na ćwierćfinał Mistrzostw Polski i tam też będziemy walczyć, żeby zajść jak najdalej. Graliśmy z tym zespołem tydzień temu w finałach juniorek, bo też w starszej kategorii wiekowej rywalizowaliśmy i też tam zaczęliśmy słabiej, przegrywaliśmy 1-0 w setach, w drugim secie przegrywaliśmy 8-3. Udało nam się mecz odwrócić i wygraliśmy 3-1. Dzisiaj nam się nie udało, dzisiaj to lider okazał się lepszy, ale tak jak dziewczynom powiedziałem po meczu, taki jest sport, nie zawsze można wygrywać. Ważne, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co się dzisiaj może nie udało i żeby w przyszłości te elementy, które dzisiaj troszeczkę gorzej wychodziły, żeby wychodziły lepiej. Spotkanie finałowe oglądał również starosta Łaski Piotr Wołosz, który wręczał również nagrody. Fajnie, że zagraliśmy w finale. No niestety nie udało się, 3-1 przegraliśmy, ale mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Odegramy się na Konstantynowie. Jak pan myśli, czego zabrakło? Trochę szczęścia, wydaje mi się, w końcówkach setów, takiej determinacji i spokoju. Szczególnie przy serwach, a myślę, że byłoby dobrze. Dziewczyny poćwiczą i myślę, że będzie bardzo dobrze. Medalistki weekendowego turnieju w Łasku awansowały do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Walentynki, no, czyli Dzień Zakochanych, przywędrowały z zachodu i zdaje się na dobre zadomowiły u nas. Dzień drobnych upominków od serca, czerwonych róż, dowodów płomiennego uczucia i tych nieśmiałych, anonimowych wiadomości opatrzonych czerwonym sercem. Zapraszam na materiał przygotowany przez naszego redakcyjnego kolegę. Zbliżają się walentynki, święto zakochanych. 14 lutego jest mnóstwo okazji i możliwości, by spędzić ten dzień ze swoją ukochaną osobą. Pary obdarowują siebie nawzajem różnymi prezentami, a półki sklepowe uginają się pod wszystkim, co ma kształt serca. Jeżeli chodzi o najpopularniejszy prezent od panów dla pani, pozostaje on niezmienny – kwiaty. Studia florystyczne tego dnia mają ręce pełne roboty. Jeśli chodzi o trendy walentynkowe, oczywiście rzeczą, która jest najbardziej popularna, są to wiadomo czerwone róże, których sprzedajemy najwięcej, najczęściej w formie bukietów bądź takich luźno związanych kwiatów, najczęściej wtedy dłuższej długości. Natomiast również są też bukieciki mieszane w kolorach, również czerwieni, tyle że jakby różnorodność kwiatów jest większa, stąd też są dużo ciekawsze te bukiety. Często dokładamy do bukietów czy flowerboxów właśnie takie serduszka bądź topery z napisem kocham cię bądź po prostu samo serduszko, jak najbardziej. Coraz więcej klientów decyduje się na zakup właśnie w tym dniu. Wiadomo, to nie jest polskie święto, więc to trwało latami. Teraz faktycznie trend jest taki, że sprzedaż kwiatów jest bardzo duża i faktycznie tych kwiatów sprzedajemy ogromne ilości w dniu święta. Prezenty prezentami, ale jakie pomysły na idealne spędzenie 14 lutego we dwoje mają mieszkańcy Sieradza? Myślę, że jest to bardzo sympatyczne święto, chociaż przyjęło się gdzieś z zachodu, to myślę, że wszystkim jest miło dostawać kwiaty, a szczególnie kobietom, bo my lubimy być obdarowywane, także myślę, że to święto będzie kultywowane nadal w Polsce. Oby tak było. Walentynki, fajne święto? No szczerze nie obchodzę, ale uważam, że raz na jakiś czas takie święto jest fajne. No dobrze, a w szkole coś się dzieje z tej okazji? No przeważnie coś się dzieje.
No co na przykład? No myślę, że bardzo często w szkołach jest poczta walentynkowa, w której można walentynki wysyłać do osób anonimowych. Z drugą połówką najlepiej spędzić czas. W różne sposoby można spędzać, to zależy od drugiej osoby, tak? No ja na przykład wychodzę na kolację, na spacer, tak? Dajemy sobie prezenty, więc no... Różnie, zależy od danej pary, tak? Mi się wydaje, że bardzo fajne święto, jeżeli się ma jakąś drugą połówkę. No ja osobiście nie obchodzę, ale no na pewno jak się ktoś znajdzie, no to będę obchodzić i no fajne na pewno, nie? Takie urozmaicone. Nie, według mnie jest to trochę głupie święto, powinno się jakby, jak jest się w związku, powinno być tak jakby... Cały czas. No właśnie, to powinien być normalny dzień, ale no... Spoko święto. Pamiętajmy, miłość powinniśmy okazywać na co dzień, nie tylko od święta. Czy ta tradycja jest potrzebna, a może to jedynie komercja? Odpowiedź pozostawiamy Państwu. My zaś wszystkim zakochanym parom i małżeństwom życzymy, by walentynki trwały przez 365 dni w roku, a miłość, uczucie i poczucie szczęścia u boku swojej drugiej połówki nigdy nie gasły. Nic dodać, nic ująć, pozostaje mi tylko dołączyć się do życzeń, a przy tym zaprosić Państwa do udziału w akcji walentynkowe Słodkości z Zamkowej. Szkolny wolontariat przy powiatowym zespole szkół nr 2 imienia Marii Dąbrowskiej w Sieradzu wspiera nieuleczalnie chorego Mikołaja Janiaka, organizując zbiórkę pieniędzy. Wolontariuszy z walentynkowymi słodkościami będzie można spotkać 14 lutego w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w godzinach od 7.30 do 14 oraz w powiatowym zespole szkół nr 2 w godzinach od 8 do 14. Walentynki kończą dzisiejszy serwis informacyjny. Zapraszam na dalszą część programu, a przed nami kolejny odcinek z cyklu Łódzkie na Plus i audycja na każdy temat. Wracał do domu, zaczynało się piekło. Awantury, wyzwiska, groźby. To było nie do zniesienia. Ale udało się. Pomógł mi Fundusz Sprawiedliwości. Dostałyśmy psychologa, pomoc prawnika. Już jesteśmy bezpieczne. Pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Łódzkie na Plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Mamy to. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber właśnie odebrał symboliczną decyzję Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu do realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Do naszego województwa trafi rekordowe 2 miliardy 745 milionów euro. Dla Polski przewidzianych jest w sumie 76 miliardów euro. Nasz kraj już otrzymuje pieniądze z nowego rozdania finansowego. Wpłynęły pierwsze zaliczki na realizację wszystkich programów krajowych i regionalnych. Z Żytna do Piotrkowa przez Przedbórz i z Łęczycy do Poddębic przez Świnice Warckie. To kolejne dwie linie autobusowe uruchomione przez województwo łódzkie i następne miejsca wykreślone z niechlubnej listy wykluczonych komunikacyjnie. W Łódzkiem mamy już 309 miejscowości, które przed laty pozbawione zostały komunikacji autobusowej, a teraz znów mogą się cieszyć transportem publicznym. Kolejne linie w Łódzkiem są włączane do rozkładu jazdy dzięki rządowemu wsparciu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Liczba pasażerów przekroczyła już 1 600 000. Dobre wieści dla pacjentów. Dwa wojewódzkie szpitale specjalistyczne otrzymały w sumie 40 milionów złotych na inwestycje w ramach projektu REACT-EU. Są to unijne fundusze na walkę ze skutkami pandemii. Dzięki nim do końca roku powstanie 14 nowych pomieszczeń dla hematologii. Będzie więcej miejsca w poradni endoskopowej. Poza tym powstaną nowoczesne pomieszczenia dla rehabilitacji po chorobach płuc. Umowy podpisali wicemarszałek Piotr Adamczyk oraz dyrektorzy dwóch placówek Centrum Chorób Płuc w Łagiewnikach i Szpitala Kopernika w Łodzi.
Do 24 lutego samorządy w Łódzkiem mogą składać wnioski o dotacje w konkursie Infrastruktura Turystyczna Plus. To pomoc dla gmin i powiatów, które chcą wybudować lub zmodernizować infrastrukturę turystyczną na Pilicy, Warcie, Bzurze oraz ich dopływach i zbiornikach wodnych. Do rozdysponowania mamy w tym roku 500 000 zł. W Teatrze Wielkim w Łodzi podsumowaliśmy wyniki sportowe zawodników województwa łódzkiego w systemie sportu młodzieżowego. Podczas wydarzenia wyróżnieni zostali sportowcy, którzy zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski, multimedaliści oraz drużyny zdobywcy złotych medali. Organizatorami gali sportu byli województwo łódzkie i Łódzka Federacja Sportu. Wyróżnienia sportowcom wręczał wicemarszałek Zbigniew Zięba. Z Łodzi przenosimy się do powiatu sieradzkiego, a konkretnie do gminy Klonowa, której mieszkańcy właśnie zyskali nową przestrzeń do spotkań, zajęć kulturalnych i edukacyjnych. Od kilku dni mogą cieszyć się z nowego gminnego ośrodka kultury. Władzom gminy udało się pozyskać środki rządowe na inwestycje. Koszt modernizacji to ponad 3 miliony złotych, z czego prawie 2,5 miliona to dotacje. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Na każdy temat. Zabieramy Państwa do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Rozmowa z dyrektorem ośrodka Piotrem Iszczkiem dotyczyć będzie inwestycji. Witam Państwa w kolejnym programie Na każdy temat. Jesteśmy dzisiaj w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Jak jesteśmy w Ośrodku Sportu, to siłą rzeczy musieliśmy się spotkać z jego dyrektorem, panem Piotrem Iszczkiem. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznijmy może od tego, że oddaliście do użytku trzecią płytę boiska, która jest na samym końcu tego ośrodka, a była długo oczekiwana przez młodzież, przez sportowców. Tak jak pan wspomniał, zakończył się drugi etap modernizacji tejże płyty boiska. Jest to jedno z najstarszych, jeżeli nie najstarsze boisko piłkarskie w Sieradzu. Drugi etap został zakończony w zeszłym roku. Polegał on na ogrodzeniu tego boiska, na rekultywacji terenu, na doprowadzeniu wody, energii elektrycznej. Spowodowaliśmy, że ta płyta będzie również podlewana, czyli została doprowadzona woda, zostały założone tryskacze. I teraz w tym roku zamierzamy zakończyć modernizację tejże płyty boiska, czyli zamontować oświetlenie. Jest to ostatni etap, trzeci. Właśnie za pośrednictwem Urzędu Miasta w Sieradzu został złożony wniosek do Zarządu Województwa Łódzkiego o pozyskanie pieniędzy na ten cel. Jest to Infrastruktura Sportowa Plus, jest to taki ogólnopolski projekt i złożyliśmy ten wniosek. Myślę, że będzie pozytywnie rozpatrzony. Jeżeli tak się stanie, to w tym roku to boisko zyska wspaniałe oświetlenie i będzie mogło służyć nie tylko klubom, ale wszystkim mieszkańcom miasta Sieradza. Myślę, że większość z Państwa wie, że ten obiekt jest wykorzystywany już od wielu, wielu lat. Przeszedł swoiste przeobrażenia, te zdjęcia z lat 80. Jakbyśmy taką retrospekcję zrobili i nałożyli na to, co jest w dniu dzisiejszym, no to są zupełnie dwa inne jak gdyby światy. Ale żeby to zabezpieczyć, musieliście się również ze względów socjalnych, ze względu na to, że bardzo dużo sportowców gości w tym obiekcie, gości hotelowych, nie tylko, zmodernizować również instalacje wodno-kanalizacyjne. I wiem, że takie prace zostały również wykonane w tej chwili. Tak. Tu nie wszyscy o tym wiedzą, ale MOSiR do tej pory nie miał stałego podłączenia do bieżącej wody. Mamy na dzień dzisiejszy studnię, mamy stację uzdatniania wody, także studnię głębinową, także z niej korzystamy i woda, która jest pozyskiwana w ten sposób, służy do celów bytowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, jak również do podlewania i zabezpieczenia wodnego wszystkich obiektów sportowych. Natomiast teraz, w tym roku, w zasadzie pod koniec poprzedniego roku rozpoczęliśmy bardzo dużą inwestycję. Jest to przyłącze wodno-kanalizacyjne z rozprowadzeniem wody i tych kanalizacji na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Także chcemy się uniezależnić
od tej studni głębinowej, która oczywiście pozostanie i będzie służyła w dalszym ciągu do zabezpieczania wody na obiektach sportowych, ale woda do celów bytowych będzie już wodą z wodociągów. Tematem bardzo modnym w roku ubiegłym, szczególnie pod koniec roku, początku tego roku, jest ciepło. No, o cieple mówią wszyscy, nie tylko mieszkańcy miasta, ale i mieszkańcy tego regionu. Cała Polska o tym mówi, po ile węgiel, po ile gaz. To jest bardzo istotne, bo wpływa na koszty funkcjonowania danych instytucji. No i po prostu nas w dzisiejszych czasach trudno znaleźć dobre rozwiązanie, ale Państwo również zajęliście się kwestią modernizacji kotłowni i źródła ogrzewania, prawda? Tak, tak, tak. Jak najbardziej pozyskaliśmy środki z Urzędu Miasta w Sieradzu, został wymieniony piec. Piec olejowy, to też nie wszyscy o tym wiedzą. Poprzedni piec miał już prawie 20 lat. Ten piec, który nam zabezpiecza całe ciepło na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, został wymieniony, została zmodernizowana kotłownia. Przy okazji zostały wyczyszczone zbiorniki, bo chciałem powiedzieć, że mamy tutaj ogrzewanie olejowe. I te zbiorniki zostały w tym roku wyczyszczone. Także ta inwestycja bardzo nas cieszy, dlatego że już widzimy, że z tego tytułu mamy konkretne oszczędności i myślimy, że ten piec posłuży nam przez wiele, wiele, wiele lat, nie tylko nam, ale wszystkim osobom, które korzystają z tego obiektu. W trosce o instalacje, o nieruchomości, które macie, które chodzą w skład Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przeprowadziliście również prace konserwacyjno-remontowe, na przykład pomostów na przystani kajakowej, a warto o tym pamiętać, że kajakarze sieradzcy mają wspaniałe tradycje i świetne wyniki już od wielu, wielu lat. Również zadbaliście o to, co jest na samym dole budynku, mówię o fundamenty, gdzieniegdzie jednak te fundamenty trzeba było wzmacniać, prawda? Tak, jak najbardziej. To są prace, te, które wykonujemy, to są prace, które są jakby niewidoczne dla mieszkańców, dla użytkowników poszczególnych obiektów, ale tak jak pan redaktor wspomniał, zabezpieczyliśmy fundamenty przystani kajakowej. Przyjechała specjalna firma, zabezpieczyła nam to, także myślę, że to też wystarczy na wiele, wiele lat. Mamy taką w zasadzie taką myśl, że chcemy remontować pomosty, które służą sieradzkim kajakarzom. One już zostały w zeszłym roku lekko podratowane, ale myślimy o tym, i żeby je po prostu wymienić, ewentualnie zmodernizować, unowocześnić, i w związku z tym złożyliśmy również, będziemy składać w zasadzie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego z takiego programu Infrastruktura Turystyczna Plus 2023. Tam też są środki do pozyskania, także myślę, że ta przystań kajakowa, która jest naprawdę fajnym obiektem i przykuwa uwagę, będzie wyposażona w nowoczesne pomosty. Wszyscy myślą o oszczędnościach i wy w ramach tych oszczędności również zrealizowaliście kilka przedsięwzięć. Mówię tu o obejściu przy halach sportowych. Tak, jak najbardziej. No przede wszystkim w ramach oszczędności cały obiekt został wyposażony w monitoring wizyjny. I ten monitoring został właśnie w zeszłym roku zakładany, w tym roku został już zakończony. Monitoring wizyjny również został wyposażony, ośrodek wypoczynkowy w Męce. Także tutaj w ramach oszczędności robimy różne rzeczy, które jakby na co dzień są niedostrzegalne, ale bez nich no, ośrodek nie byłby w stanie funkcjonować i rozwijać się w takim tempie, jak to się dzieje obecnie. Jesteśmy na Mosirze, w związku z tym, panie dyrektorze, wiem, że to jest inwestycja miasta, ale zapytam o to, bo przypomnę Państwu, że w 2010 roku doszło do zalania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. System przeciwpowodziowy niestety nie wytrzymał naporu wody. No i wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało, jak boiska, nieboiska w tym czasie były pod wodą. Dlatego zapytam o to, bo wiem, że sporo się dzieje w tej kwestii i wkrótce ruszą prace mające na celu zabezpieczenie całego ośrodka specjalnymi umocnieniami, nie wiem jak to nazwać, ale takie prace wkrótce powinny już ruszyć. Tak, jak najbardziej. Te prace miały już ruszyć w zeszłym roku, natomiast ze względu na drastyczny wzrost cen należało projekt jeszcze raz skosztorysować, zmienić troszeczkę technologię wykonania tego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, i z tego co mi jest wiadomo, to z technologii betonowo-metalowej
Urząd Miasta przeprojektował projekt i teraz będziemy mieli takie zabezpieczenia winylowe, także jest to projekt dużo, dużo tańszy niż ten pierwotnie zakładany. Duże oszczędności, a potrzeba gigantyczna, dlatego że należy wspomnieć, że cały ośrodek, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu leży na terenach zalewowych. I no, nie jesteśmy w stanie przenieść tych wszystkich obiektów, które zostały tutaj na przestrzeni ostatnich kilkunastu czy kilkudziesięciu lat wykonane, zmodernizowane w inne miejsce. Więc tutaj trzeba ten teren, to miejsce zabezpieczyć. I tym właśnie zajmuje się Urząd Miasta. To jest jakby kwestia złożenia wniosku, pozyskania środków finansowych i wykonania tych prac. I to taka swoista jak gdyby opaska będzie, tak? Otaczająca tak, cały ośrodek, wszystkie obiekty. Tak, to będzie taka opaska, będzie zabezpieczała cały teren ośrodka, zarówno od strony Paradzionki, jak i od strony Żegliny, czy od strony rzeki Warty przed zalaniem. Będzie to taka swoista opaska, będzie modernizacja ogrodzenia, będą wały przeciwpowodziowe, także myślę, że ośrodek zyska na atrakcyjności na pewno. Zawsze bardzo dobrze czuję się, panie dyrektorze, będąc tutaj, realizując różnego rodzaju materiały filmowe z zawodów o randze ogólnopolskiej czy też regionalnej, jak goście, którzy przyjeżdżają, mówię o sportowcach, trenerach, rodzicach, kibicach, którzy tak bardzo chwalą ten ośrodek, że jest wyjątkowo kameralny, że świetnie utrzymany, że bardzo dobre warunki do treningu, że jeszcze lepsze do startów. No i tak powiem szczerze, że cieszy mnie to, że w Sieradzu jest taki fajny obieg, ale na co dzień, szanowni państwo, trzeba włożyć bardzo dużo pracy i wysiłku w to, żeby ten obieg tak wyglądał, począwszy od sztucznych nawierzchni i ich utrzymania, poprzez trawę na boiskach, a kończąc nawet na bieżni, bo bieżnia jest taka, jaka jest, ma tartanową nawierzchnię, jest świetnie przygotowana do osiągania dobrych wyników, ale tam też trzeba sporo zrobić, żeby wszyscy ci, którzy z tych obiektów korzystają, mogli się właśnie tak cieszyć. Bardzo się cieszę, że pan wspomniał właśnie o tym. Myślę, że przygotowanie obiektów sportowych dla osób, które korzystają z nich, wymaga wiele pracy i nakładów finansowych. To ludzie, którzy pracują na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, odpowiadają za przygotowanie tych obiektów. Należy tu wspomnieć, że bez względu na to, czy jest to weekend, czy jest to sobota, niedziela, czy święto państwowe, to my pracujemy 24 godziny na dobę. I przygotowanie takiej, chociażby takiej nawierzchni lekkoatletycznej typu Mondo, która jest jedną z najszybszych nawierzchni w Polsce, wymaga dużego wysiłku fizycznego i dużych nakładów finansowych. I właśnie to ludzie pracujący na Mozirze znają się na tym, wiedzą jak to robić i poświęcają tej pracy praktycznie całe swoje życie. Trawnik to już jest w ogóle magia, żeby go utrzymać, to naprawdę trzeba być świetnym fachowcem. A te trawniki i boiska, jako takie płyty boisk w Sieradzu, też mają swoją dobrą tradycję. Wielokrotnie były wyróżniane za jakość tej murawy, ale ja jeszcze nawiążę do tej bieżni Mondo, bo wiem, że oprócz konserwacji jeszcze mycie, nie mycie, inne rzeczy wchodzą w rachunek. Tak, jak najbardziej, żeby przygotować tą nawierzchnię odpowiednio do sezonu, to należy ją przynajmniej raz w roku umyć. My to od dwóch lat praktykujemy. Teraz będziemy chcieli jeszcze, nie wiem czy w tym roku, czy w przyszłym, odświeżyć linie, które są na bieżni, więc to naprawdę wymaga dużego wysiłku, ale wspomniał pan tutaj wcześniej o murawie. Murawa faktycznie jest fantastyczna. Ja powiem tak, jeździmy na szkolenia, uczymy się, słuchamy, podpatrujemy, rozmawiamy i próbujemy to przenosić później na nasz grunt. I kiedyś ktoś powiedział, że wizytówką samorządu jest właśnie płyta boiska. I ja to tak traktuję. I ta murawa naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie. Powiem tak, jeden z meczy, który odbywał się na naszym boisku, przyjechała Concordia Elbląg, która grała z Wartą Sieradz. Pierwsze, co zrobili zawodnicy i działacze i trenerzy, to zrobili zdjęcie tej murawy, bo nie wierzyli, że może ona tak wyglądać. To była późna jesień, także myślę, że to jest najlepsza wizytówka. Warto po prostu korzystać z dobrych wzorów. Tak, jak najbardziej. Takich, jakie jak mamy tutaj u nas w Sieradzu. No dobrze, porozmawiajmy może o przyszłości, bo wiem z naszych rozmów i nie tylko, że plany są, które jeszcze nie są jak gdyby spisane na papierze w formie planów czy projektów, ale macie ambicje, żeby doprowadzić do remontu hali sportowej,
No i żeby wreszcie zadaszyć korty tenisowe, bo te korty przecież tu w Sieradzu też mają swoją historię i tradycję. Tak, tak, jak najbardziej. To są nasze takie plany, które jeszcze, tak jak pan wcześniej wspomniał, nie są nigdzie spisane, wpisane w żaden harmonogram, natomiast już na ten temat toczą się rozmowy. Myślimy tutaj o zadaszeniu kortów. Nie wiem, czy będzie to zadaszenie już kortów istniejących, czy będzie to wolno stojąca hala tenisowa z nawierzchnią wielofunkcyjną. To też będzie duża inwestycja. Następną rzeczą, którą chcemy zorganizować, to przede wszystkim remont hali sportowej. Ta hala sportowa na ulicy Sportowej 1 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu wymaga remontu. Wymaga remontu wszystko. Okna, dach, elewacja zewnętrzna, elewacja wewnętrzna, nawierzchnia. Także to jest duża inwestycja. Zaplecze socjalne dla tej hali, zaplecze magazynowe. Także to jest takie moje marzenie i myślę, że spróbujemy w tym kierunku podążać. A jesteśmy otwarci na wszystkie dyscypliny sportowe, na wszystkie środowiska, więc spróbujemy tutaj jakoś to wszystko połączyć i coś dla każdego zorganizować. Żeby zakończyć jakąś naszą rozmowę, zapytam, czy na dzień dzisiejszy no, wiosna powoli, miejmy nadzieję, że będzie pukała do bram. Wy jako ośrodek sportu i rekreacji jesteście przygotowani już do tego sezonu wiosennego? Tak, jak najbardziej. W zasadzie te główne prace, które będą powodowały, aby to przygotowanie było na najwyższym poziomie, rozpoczną się pod koniec marca, na początku kwietnia, więc to wszystko przed nami. Teraz mamy takie drobne prace remontowe, i które powodują, że możemy funkcjonować na bieżąco, ale te główne prace, które nas będą przygotowywały do sezonu, rozpoczną się pod koniec marca, na początku kwietnia i tutaj naprawdę dużo, dużo pracy przed nami, żeby ludzie, którzy będą korzystali z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, byli zadowoleni. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Tu postawimy kropkę. Zapraszamy wspólnie z panem dyrektorem na Sportową 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tak jak słyszeliście państwo, jest już gotowy. Ta pora roku też jest bardzo dobra do tego, żeby się chwilę oderwać od takiej codzienności i poświęcić trochę czasu różnym aktywnościom fizycznym. A jest naprawdę z czego w Miejskim Ośrodku tutaj w Sieradzu korzystać. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę państwa i moim gościem w dniu dzisiejszym był dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Piotr Iszczek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dominik Szczepaniak pracuje w telewizji Golub Dobrzyń i kilka dni przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia uległ wypadkowi, doznając ciężkich obrażeń głowy. Przez pierwsze 2 tygodnie był w śpiączce, a jego stan był bardzo ciężki. Z czasem nastąpiła poprawa i po wybudzeniu jest z nim kontakt oraz nadzieja na powrót do zdrowia. Czeka go jednak długa i kosztowna rehabilitacja w specjalistycznym ośrodku. Przez pierwsze dni to w ogóle po prostu słyszałam tylko jedno, że jest stan krytyczny i bez zmian. 12 godzin, 24 godziny czekania na informacje bez zmian, no ale stan ciężki. Po prawej stronie miał dużego krwiaka, liczne stłuczenia mózgu i pękniętą podstawę czaszki. Po lewej stronie miał liczne pęknięcia twarzy, czaszki, szczękożuchwę, oczodoły, więc no oni mu uratowali życie. W Fundacji Votum na jego rehabilitację zostało utworzone konto KRS numer 0000-272-272. Można przekazać na nie 1,5% należnego podatku ze swojego rozliczenia PIT lub wpłacić dowolną kwotę bezpośrednio na jego subkonto przypisane do numeru KRS z dopiskiem w tytule wpłaty Dominik Szczepaniak. Numer konta 32-15-00-10-67-12-10-60-08-31-82-40. Urząd Miasta Sieradza zachęca mieszkańców do zgłoszenia dworku modrzewiowego do konkursu Nasz Zabytek organizowanego przez Fundację Mouse the Mouse. Jest to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom. Zwycięski projekt uzyska od fundacji dofinansowanie do 1 miliona złotych. Właściciel zabytku przeznaczy je na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranej przez Ciebie funkcji społecznej. Im więcej zgłoszeń na zabytek, tym większe szanse na jego zwycięstwo.
Szczegółowe informacje na temat konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie fundacji. Spieszymy się, bo zawsze chcemy być na czas. Podróżujemy do tego, co dla nas ważne. Dlatego myślimy o celu. Rzadko o samej drodze. Ale to fundusze europejskie ułatwiają nam to, co najważniejsze. Spotkanie. Bo dobrze jest być razem. Fundusze europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Pierwsza okręgowa stacja kontroli pojazdów w regionie PKS Sieradz przy ulicy Wojska Polskiego 63 zaprasza na badania techniczne pojazdów. Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13. W ramach przeglądu uzupełnienie płynu do spryskiwaczy w pojazdach do 3,5 tony. Zapraszamy! Rozrywka, która budzi prawdziwe emocje. Teraz w Wektrze Netflix w pakiecie z internetem światłowodowym za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Widzę las, ciemny las. Widzę broń, a wraz z nią euforyczną radość. Czyli widzi pan to, co będą robić dzięki TV Smart. Oglądać horror na kempingu. Grać w strzelankę i odpalać muzykę z aplikacji. Technologia. Cała rozrywka śmiga dzięki TV Smart. Teraz telewizje, serwisy VOD, sport, gry i aplikacje masz w jednym miejscu. W pakiecie z internetem za jedyne 69,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Dzięki mocy funduszy europejskich inwestycje w województwie łódzkim to nie tylko pokaźne sumy, a zmiany widoczne gołym okiem. To multum rozwiązań i rewitalizacji, które sprawiają, że dobrze żyć w łódzkiem. Fundusze europejskie z ludzkiej perspektywy. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych.
Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę EcoWiatr Bis technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma EcoWiatr Bis oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EcoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Nowy tydzień się rozpoczął. Niech będzie dla Państwa tygodniem udanym. Z pewnością będzie cieplejszy od ubiegłego i słodszy. Nie tylko z uwagi na walentynki, ale przede wszystkim słodki, tłusty czwartek. Zawczasu przypominam. I w imieniu Doroty Lewandowskiej zapraszam na środowe spotkanie z ósemką. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo, mimo że się uśmiechasz, ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. No i takie coś narysowałem. Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl.
Każdy z nas ma w sobie dwa wilki. Teraz Netflix w prezencie od Wektry nawet przez rok w pakiecie z internetem i telewizją. Sprawdź! Jeśli beneficjent programu Czyste Powietrze ma nieefektywne źródło ciepła, musi je wymienić. Może też wykonać szereg dodatkowych inwestycji, na przykład w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ale przede wszystkim ocieplić swój dom, wymienić okna czy drzwi. Może też kupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną czy wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Mamy duże zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jesteśmy rodziną 5-osobową. Rocznie zużywaliśmy około 6000 kW. Głównie pralka, kuchenka indukcyjna, ogrzewanie mieszkania. Dlatego zdecydowaliśmy się na założenie instalacji fotowoltaicznej i w przyszłości rozbudowaniu tej instalacji. Powinniśmy myśleć o ekologii. Jest to duży zastrzyk gotówki dla większości gospodarstw domowych. Całą procedurą, całą ścieżką, całą papierologią przy założeniu tej instalacji fotowoltaicznej zajęła się firma, która instalowała nam tą instalację. Są tam osoby, które się doskonale na tym znają i złożyli za nas wniosek. Uzyskaliśmy dotację w kwocie 5000 zł. Dodatkowo odliczyliśmy sobie tą instalację z podatku. Koszt takiej instalacji to jest kwota 33 tysięcy. Przed założeniem instalacji fotowoltaicznej roczne rachunki wynosiły prawie 7000 zł. Obecnie płacimy około 1000 zł. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy własną elektrownię na dachu. Weź dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Szczegóły na stronie czystepowietrze.gov.pl. Czyste powietrze! W ostatnich latach obserwujemy ocieplenie klimatu. Rozstrzyganie o przyczynach tych zmian i możliwościach ich zahamowania należy pozostawić naukowcom. Jednak w praktycznym wymiarze dotyczącym wielu aspektów życia i gospodarki, w tym leśnej, już teraz konieczne jest podejmowanie efektywnych działań. W dzisiejszych czasach, w dobie zmian pogody, wahania poziomu wód gruntowych, te lasy są poddane ogromnej presji i niestety często atakowane przez szkodniki. Nadleśnictwo jest zobowiązane do utrzymania trwałości i ciągłości lasów. W związku z tym taką naturalną dla nas reakcją na te występujące zagrożenia jest tak zwana przebudowa lasów. Sosnowe lasy wycinamy po osiągnięciu przez nich wieku rębności, to jest około 100 lat. Na to miejsce sadzimy lasy bukowe, dębowe, które od zawsze powinny tutaj takie być. Niestety
Dla trwałości lasów ogromnym zagrożeniem jest gradacja szkodników, czyli masowe ich występowanie. I przez ostatnie 30 lat takim zagrożeniem dla trwałości lasów ostrowieckich była gradacja chrabąszcza majowego. Poprzez skuteczne działania moich poprzedników poradziliśmy sobie z tą plagą. Natomiast dzisiaj determinuje nas to do tego, żeby jak najszybciej te lasy sosnowe, o których już wspomniałem, uprzątnąć i nowe odnowienie, nowe nasadzenia, żeby to były lasy dębowe, bukowe, z mniejszym udziałem lasów. Na tym terenie występuje ogromne bogactwo przyrody, dwa wielkie zbiorniki wodne, które są na terenie leśnictwa Krynki, czyli Zalew Wióry i Zalew w Brodach Jurzeckich. Wokół tych zbiorników pięknie rosną nam drzewostany jodłowe, do których Państwa serdecznie zapraszam, ale które też nastręczają dużych zagrożeń w przypadku drzewostanów jodłowych. Takim zagrożeniem ze względu na ich atrakcyjność jest kradzież tak zwanego stroju. Na terenie powiatu opatowskiego oraz powiatu sandomierskiego te lasy są w niewielkiej ilości. Tam te bogate gleby, które są, one w większości wypadków są zagospodarowane rolniczo, więc gospodarka tam jest dość trudna, wymagająca, natomiast mamy tam przepiękne drzewostany dębowe, grabowe, bukowe. Na tych terenach generalnie próbujemy powstrzymać, ograniczyć naszą działalność leśną, natomiast panowie leśniczowie, moi koledzy, bardzo aktywnie wspierają tam lokalną ludność, sprzedając im drewno, zabezpieczając potrzeby ludności w zakresie opalania i różnego rodzaju zbierania płodów runa leśnego. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski jest jednym z największych nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a także i w Polsce. Rozmiar zadań gospodarczych wynikających z tych przyczyn, o których już mówiłem, determinuje nas do bardzo intensywnej i wytężonej pracy. Ta praca wśród zespołu, którym kieruję, jest bardzo wydajna, efektywna. Jestem dumny, że mogę być nadleśniczym tego nadleśnictwa. Natomiast napotyka duży opór społeczny, jak to często się mówi. Ludzie, szczególnie w takim boku takiego miasta jak Ostrowiec, 70-tysięcznej aglomeracji, nie rozumieją potrzeby wycinania tych drzewostanów sosnowych w takiej ilości. Próbujemy edukować, próbujemy także poprzez projekt, w którym tu występuję, przekonać Państwa, że my jako leśnicy robimy to dobrze i gwarantuję, nasze działania gwarantują zapewnienie ciągłości lasów państwowych, ciągłości lasów i tego bogactwa przyrodniczego wokół Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, wokół miasta, na terenie Nadleśnictwa, a także w całej Polsce. By przygotować lasy na skutki zmian klimatu, leśnicy sadzą coraz więcej lasów liściastych i gatunków iglastych, ale innych niż sosna czy świerki. Znajdujemy się na terenie leśnictwa Bałtów, na szkółce leśnej. Szkółka leśna jest to takie miejsce, gdzie hodujemy drzewka, zaczynając od nasionka, aż po 2-3-letnią sadzonkę, która wychodzi do lasu, aby leśniczowie mogli ją posadzić i odnowić las. Zaczynamy hodowlę drzewek, zaczynamy od pozyskania nasion. Jesień jest to taka pora roku, w której pozyskujemy te nasiona. Pozyskujemy głównie dęby, buki, brzozy, gatunki domieszkowe, takie jak jabłko, grusza, jarzębina, czereśnia ptasia. Natomiast zimową porą pozyskujemy szyszki. Szyszki sosnowe, modrzewiowe. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski posiada własną bazę nasienną, czyli drzewostany, z których pozyskuje nasiona. Ponieważ tak trudno jest uzyskać i utrzymać młody las powstały naturalnie, leśnicy pomagają sobie, hodując drzewka w bardziej przyjaznych warunkach, w tak zwanych szkółkach leśnych. Tam młode pokolenie jest pod troskliwą opieką leśnika, szkółkarza. Produkcja sadzonek polega na wysiewaniu sadzonek na jesieni. One przezimują w gruncie do wiosny i w okresie majowym zaczynają wschodzić. Drzewa leśne, podobnie jak ludzie, mają swoje choroby, w zależności od gatunku drzewa, mają swoje choroby, które musimy profilaktycznie zwalczać.
sadzonki w szkółce również dożywiamy, czyli stosujemy różne nawozy doglebowe, dolistne. W okresie letnim musimy je podlewać, bo ostatnie lata wskazują na to, że jest coraz mniej opadów deszczu na naszym terenie i nie tylko, więc musimy się posiłkować wodą z deszczowni i po prostu w tych dniach takich największej suszy podlewamy, uzupełniamy ten niedobór wody. Pierwszy etap życia drzewek jest bardzo trudny, gdyż są one bardzo małe i wrażliwe. Rosną powoli, czyha na nie wiele niebezpieczeństw: przymrozki, susza, chwasty, grzyby, owady czy zwierzyna leśna. To czas prawdziwej walki o byt. Wraz z wiekiem odporność drzewek wzrasta. Leśnicy nie sadzą w lesie tylko dębów, buków, sosen, modrzewi czy jodeł. Sadzimy też takie gatunki jak jabłonie, grusze, głogi. Sadzimy klony, lipy, jawory. Wszystko to robimy po to, by cały świat zwierząt mógł się również rozwijać. Na takich gatunkach żerują i owady zapylające, dzikie zapylacze, pszczoły. Wielu leśników jest pasjonatami pszczelarstwa, ma swoje pasieki, ale i w lasach można lokalizować pasieki, podpisuje się specjalną umowę z nadleśnictwem. Oprócz tego cały świat zwierząt. To są ptaki, które żerują na różnych owocach, które wytwarzają te gatunki właśnie, jabłonie, grusze, śliwy. Ten cały świat zwierząt dzięki temu jest bogaty i na przykład występuje tutaj taki rzadki gatunek jak popielica, która właśnie żeruje na przykład na czereśni ptasiej, którą również sadzimy. Może to się wydawać dziwne, że w lesie sadzimy takie gatunki, ale dzięki temu one właśnie są, później już same się rozmnażają. Jak są w składzie drzewostanu, produkują nasiona i ten las jest coraz bardziej odporny i coraz bardziej bogaty, na czym nam zależy, bo wiadomo, że zmiany klimatyczne, ubożający świat zwierząt, to są bolączki współczesnego świata i ta praca leśnika też ma na celu, żeby tą bioróżnorodność zwiększać. Ze szkółki jednoroczne lub dwu-trzyletnie drzewka trafiają do lasu, gdzie sadzi się je w miejscach powstałych po wycięciu starego lasu lub na gruntach rolnych, na których chcemy, aby powstał las. Po posadzeniu drzewek powstaje uprawa. Czynniki klimatyczne, które w ostatnich latach dają się we znaki sośninom, które są monokulturami, powodują to, że narasta ilość szkodników, coraz większa ilość szkodników, które atakują tą sosnę, niszczą całe drzewostany, które się rozpadają. Między innymi mamy tutaj akurat w naszym nadleśnictwie przykład kornika ostrozębnego. Bardzo dokuczliwym jest także chrabąszcz, między innymi chrabąszcz majowy, który powoduje zanikanie korzeni sadzonek, które właśnie w tej chwili wprowadzamy na uprawy leśne. Postępujące procesy osłabiania zdrowotności drzewostanów oraz zamierania całych ekosystemów leśnych spowodowały to, że musimy przystąpić do przebudowy tych drzewostanów. Przebudowa będzie polegała na dostosowaniu danego drzewostanu do siedliska, tak aby wszystkie gatunki, które posadzimy, maksymalnie wykorzystywały możliwości danego siedliska leśnego. Wprowadzamy gatunki, które będą odporne na działanie czynników biotycznych i abiotycznych, co spowoduje lepszą zdrowotność tych drzewostanów. Leśnicy działają na rzecz bioróżnorodności, realizując projekty ochrony przyrody i małej retencji wodnej. Leśnicy przygotowują lasy na skutki zmian klimatu tak, by nadal pełniły one swoje funkcje. Leśnicy wciąż doskonalą system ochrony przeciwpożarowej i dbają o stan lasów oraz ich odporność, korzystając z nowych technologii, takich jak na przykład drony. Działania hodowlane leśników zmierzają do zwiększenia bioróżnorodności ekosystemów leśnych. Wiadomo, że taki las bioróżnorodny jest bardziej podobny do lasu naturalnego i bardziej odporny na niekorzystne warunki środowiska. W ostatnim okresie mamy do czynienia z tak zwanym efektem posuchy. Mieliśmy kilka suchych lat, które bardzo osłabiły nasze drzewostany, drzewostany głównie sosnowe. Po takim okresie posuchy i w związku z ocieplającym się klimatem pojawiają się nowe szkodniki,
nowe owady albo niektóre owady, które nie miały znaczenia gospodarczego, stają się bardzo silnymi szkodnikami. Takim owadem jest kornik ostrozemny, szkodnik sosny, który jeszcze 10 lat temu nie miał żadnego znaczenia gospodarczego. Osłabienie posuchą sosen powoduje także to, że łatwiej kiełkuje na ich pędach półpasożyt jemioła, opanowując drzewa sosnowe i czasami działając jako taki czynnik dobijający. Sosna nie ma siły się bronić, nie zaleje żywicą kiełkującej jemioły albo owadów kornika wgryzającego się pod korę. Lasy mają zasadnicze znaczenie w walce ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności. Funkcjonują one bowiem jako pochłaniacze dwutlenku węgla i pomagają w ograniczaniu skutków zmiany klimatu, na przykład poprzez chłodzenie miast, ochronę przed poważnymi powodziami i ograniczanie skutków suszy. Lasy cierpią jednak z powodu wielu różnych presji, w tym zmiany klimatu. Apeluję do Państwa o szacunek dla lasu, dla leśników, dla tego, co robimy. Robimy to po to, żeby zapewnić Państwu spokój, bezpieczeństwo, możliwość korzystania z darów lasu, a także z obcowania z przyrodą ojczystą. Apel mój kieruję do wszystkich, którzy korzystają z lasu. Takim prostym przekazaniem tego jest to, żeby Państwo nie zaśmiecali lasu, żeby nie jeździć samochodami, motorami, kładami po lesie. Zostawmy ten las takim, jakim go zastaliśmy. Apeluję, szanujmy piękną polską przyrodę, a ona odwdzięczy nam się swoimi doznaniami, oferując piękne możliwość pięknego spokoju, obcowania z ojczystą przyrodą. Apeluję do wszystkich Państwa, żeby Państwo szanowali las, szanowali naszą przyrodę ojczystą, bo jest to dobro nas wszystkich. My leśnicy tylko jesteśmy po to, żeby pilnować, gospodarować, żeby zapraszać Państwa do tego pięknego scenariusza, do tych pięknych, ojczystych lasów polskich na terenie Nadleśnictwa Ostrojec Świętokrzyski, a także w całej Polsce. Apeluję, żeby Państwo uszanowali to, co robimy, a także naszą ojczystą przyrodę. Dzięki temu będziemy mogli się my i nasze dzieci spotykać na terenach leśnych i dalej cieszyć się ich pięknem i urodą i spokojem.
zaświecił się we mnie taki pomysł, żeby właśnie zacząć malować po prostu zegarkami. Ten wyjątkowy świat stworzyła mieszkanka Polanicy Zdroju Beata Bębnik, która już od wielu lat w swojej pracowni i galerii tworzy zegarowe arcydzieła. Na samym początku dostałam dużo zegarków od ludzi, którym się bardzo podobała ta idea. Później zaczęłam kupować te zegarki na różnych aukcjach, bazarach, na przetargach, wszelkiego rodzaju, gdzie można było tylko zdobyć. Głównie są kieszonkowe, aczkolwiek też dużo mechanizmów jest od zegarów ściennych. Zegary ścienne i zegary stojące, podłogowe, one mają tryby, duże tryby, piękne tryby, które bardzo wydaje mi się, że zręcznie wykorzystuję w moich pracach. Sam ten mechanizm dla mnie jest tak fascynujący, to, że ludzie kiedyś potrafili usiąść i z taką misterną precyzją zrobić coś takiego, tak małego i tak pięknego. Podczas rozbierania zegarów często jest tak, że ja już od razu widzę, co to jest. Czyli to jest noga od lwa na przykład, albo to jest kość psa, albo to jest głowa kota. Niektóre części od mechanizmów albo niektóre mechanizmy są zupełnie niepowtarzalne, które po prostu, one są same w sobie już dziełami sztuki. I tak właśnie wyszła idea też zrobieniem biżuterii. To, co robię, to robię naprawdę z wielką miłością i tak rzeczywiście chyba jest. Nawet jeżeli to są tak zwane znaki zodiaku, których tam już zrobiłam ileś tam sztuk, takich samych baranów, takich samych skorpionów, to jest zawsze inny obraz, to jest zawsze inny układ części i to jest zawsze część mojej duszy tam schowanej. Siedzę nad tym, zastanawiam się, tak będzie piękniej, tak nie będzie może mniej pięknie. Potrafię przerzucać części przez pół godziny tylko po to, żeby dopasować jedną część, moim zdaniem idealnie pasującą do danego miejsca. Wytworzenie jednego dzieła trwa od kilku dni po kilka miesięcy. Nie mówiąc o tym, że do jakichś poważniejszych dzieł zdarzyło mi się zbierać same materiały przez 2 lata. Ja mam jeden obraz schowany, który zaczęłam robić w 2015 roku i nie jest nawet w połowie i stoi. Projekt się zaczyna, może być później jakaś zmiana mentalna we mnie i ten projekt zostaje odłożony. Ludzie najczęściej mówią, że sobie w ogóle nie mogliby wyobrazić, że z tak małych części od zegarków i z tak dużej ilości tych części można złożyć coś, cokolwiek. Wyobrażam sobie najpierw to, co chcę osiągnąć, a później zaczynam to tworzyć. Jak widzę, że oddaję ten obraz komuś, kto naprawdę docenia to też z tego punktu widzenia, z którego widzę ja, czyli docenia to też jako zegarmistrzowską sztukę, to daje mi to ogromną satysfakcję i naprawdę z tymi dziełami się żegnam tak miło. Pamiętam wszystkich moich klientów po obrazach, a nie ich samych, czyli jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, a bo myśmy u pani byli kiedyś tam i kupiliśmy coś, to póki mi nie powiedzą, co kupili, to ja nie wiem, kto to jest. Ale jak mi powiedzą, który obraz kupili u mnie, to ja już wtedy pamiętam wszystko. Pamiętam, o czym rozmawialiśmy, pamiętam, co robią ich dzieci, ponieważ kocham to, co robię i rozmawiam z ludźmi. Jeżeli tylko są wystarczająco mili i chcą porozmawiać, zawsze rozmawiam na temat mojej sztuki. Uwielbiam Polanicę. To jest moje miasto, w którym się urodziłam. Tak. Kocham je. Przez te wszystkie lata jest mi tutaj bardzo dobrze, muszę stwierdzić. Jestem szczęśliwa. Jest mi dobrze. Mam wspaniałe dzieci. Mam pracę, którą kocham. Wierzę w to, że ludzie na pewnych przedmiotach przenoszą energię. I pewne przedmioty przenoszą energię ludzi, którzy je kiedyś posiadali. I wydaje mi się, że w zegarach też jest właśnie ta energia. Począwszy od tych osób, które kiedyś ręcznie je wytworzyli, kończywszy na mojej energii, którą daję, żeby stworzyć obraz.
spokojnie przeżyć dzień i nie przejmować się niczym już. Odsunąć wszystko w cień, schować gdzieś na dnie zapowiedź burz. Rezygnacji gest, gdy zwycięża lęk, nie ma ran, ale w tobie wrze, ryzykować chcę. Jest i mówić sobie, że starczy być. Wybiegać rano stres, odsączyć z myśli treść, przemóc wstyd.